co to było? Uderzyłem w coś. Oj, oj, to jest to! Skarb Białobrodego! Potrzebny nam klucz do tego zamka. Może ja znajdę odpowiedni. Skarb Niebieskobrodego, skarb Czerwonobrodego. O, tutaj jest. Tak mi łapki zmarzły, że go nie utrzymam. Mój klucz! Na kocie wąsiska! Kapitanie, żarłoczna sardynka właśnie pożarła mi klucz. To się może dla niej bardzo źle skończyć. Trzeba ją znaleźć. I mamy sardynkę, która połknęła mój klucz. Ja też ją widzę, ale żebym mógł usunąć klucz, musimy ją unieruchomić. Hej, Mitch, czy mógłbyś zrobić z przyjaciółmi waszą siatkę z paniek, żeby zatrzymać tę ławicę sardynek? Jasne. Kochani, gotowi? Robimy siatkę. Jest nasza sardynka. Musimy ją schwytać. Kocurro, na moją komendę spróbujesz ją złapać. Tak jest. Teraz. Nie musisz się bać. Chcemy ci pomóc. Chodzi o twój brzuszek. Och, potrzebuję pomocy. Tylko spokojnie. Zaraz przeprowadzimy zabieg. Połkniesz trochę tych pęcherzyków, a potem pięknie ci się odbije. O tak. O, przepraszam. I gotowe! Mój klucz! Wybacz, że sprawił ci kłopot. Och, czuję się dużo lepiej. Dzięki. Dziękujemy wam, chumbaki. Nie ma sprawy. Zawsze lubiłam robić siatkę z baniek. Właśnie wyruszamy w dalszą drogę, ale uważajcie na niego. On ma skłonności do... Wpadania na rzeczy? Tak, wiem to. No cóż, przynajmniej odzyskałem swój klucz. Nareszcie zobaczymy, co jest ukryte w skrzyni Białobrodego. To są te legendarne śnieżne kule Białobrodego. Patrzcie. Jest notka skreślona jego ręką. Napisał: ktokolwiek znajdzie ten skarb, zasługuje, by go użyć.